Jak świat długi i szeroki jest mnóstwo operacji liftingujących. Wyróżniamy operacje, które dotyczą miejsc, regionów, na przykład czoła, środkowej części twarzy bądź szyi. Te elementy są bardzo. Ważne, żeby zrozumieć, w jakim momencie która konkretna operacja jest możliwa. Oczywiście jest lifting rozszerzony, o którym już mówiłem. Liftingi, które wykonujemy te mniej, o mniejszym zakresie, są to przede wszystkim operacje, które nie zostawiają ewidentnych śladów operacyjnych. Blizny są ukryte, a, nie, a operacja jest niemal endoskopowa. To takim typowym przykładem jest lifting czoła. Często na skutek właśnie postępu starzenia dochodzi do tego, że opadają brwi. Brwi mają nierówno... Twarz ma wyraz taki smutny, zasmucony. Szpary powiek oczu zmniejszają się, co stwarza taki efekt smutku bądź Bądź ewidentnie postarzenia. Uniesienie samej linii brwi wraz z kompleksem okolicy czoła jest możliwe dzięki endoskopowej technice. Wtedy nacięcia są zlokalizowane wysoko na czole, ukryte. Stosujemy pewnego rodzaju triki w postaci nawet implantów bądź odpowiedniej techniki szycia, tak aby uzyskać idealny kształt brwi. Mamy dwa, do wyboru dwa rodzaje kształty kształtów brwi, albo typowa arkada, bądź też, tak obecnie częściej stosowany, Foxy Eyes. Co daje lifting endoskopowy? Przede wszystkim poprawia wygląd samej okolicy oczu, brwi, a jednocześnie też czasami powoduje, że możemy odroczyć decyzję o operacji powiek, która czasami jest wykonywana w sposób nieodpowiedni przy opadniętych brwiach. Uwaga, E, następna dotycząca, dotycząca liftingu czoła powinien ją wykonywać doświadczony chirurg zaopatrzony w e, narzędzia endoskopowe, tak aby móc w pełni zrealizować ten plan, plan małoinwazyjności. Drugim małoinwazyjnym e, roz, e, liftingiem jest lifting środkowej części twarzy. To głównie dotyczy pacjentek, które mają problem z chomikami. Generalnie ten problem może zaczynać się w różnym czasie, ale lifting środkowej części twarzy proponujemy pacjentkom młodszym, tak aby poprawić okolice, okolice fałdów nosowo-wargowych, fałdów marionetki, jak również też e, po, e, e, wiszących poduszeczek. Lifting ten charakteryzuje się tym, że cięcie jest schowane w linii pod, pod rzęsami. Często kojarzy się też tę operację z korektą powiek i wewnętrznie podnosimy struktury, głębsze struktury twarzy, w kierunku do, do okolic oczodołów. To da bardzo fajny efekt odmłodzenia wyglądu twarzy i powoduje, że naturalny, naturalny, w ten sposób uzyskany wygląd może bardzo długo dawać korzystny, korzystny wygląd. Uwagi, co do tej metody. Też to jest to metoda mało inwazyjna, cięcia są ukryte w specjalnych miejscach, nie zostawiają praktycznie śladu, natomiast trzeba mieć odpowiednią aparaturę, odpowiednie techniki, możliwości wykonania endoskopii, a jednocześnie też i odpowiednią aparaturę do instalowania, no instalowania szwów w kościach. To jest bardzo ważne, aby wybierać takie miejsca, gdzie tak, tak doświadczony zespół ma też odpowiednie za sobą. Doświadczy, odpowiedni sprzęt. Innym rodzajem liftingu jest lifting wargi, to jest lifting uzupełniający na przykład operacje liftingujące ogólnie twarzy, bądź też może być wykonywany samodzielnie. Lifting wargi jest specyficzną operacją. Zostawia długą bliznę i w widocznym miejscu pod nosem. Trzeba w tym momencie pamiętać o tym, żeby blizna była jak najbardziej ukryta. Doświadczenie i wiedza anatomiczna sprzyja temu, żeby ukryć tę bliznę w naturalnych fałdach. Często mówi się o tym, że linia cięcia i kształt i wygląd tego liftingu przypomina troszkę. Byka, rogi byka, rzeczywiście może na to w głębokości swojej wyobraźni tak interpretować. Najważniejszym celem liftingu tej części twarzy jest uzyskanie skróconej wargi, ładnie ukształtowanej linii, linii, linii ust, przywrócenie, przywrócenie też uśmiechu i ekspozycji zębów. E, tego typu operacja jest stosunkowo najmniej inwazyjna, bo jest najkrótszy pobyt, natomiast obecność szwów e, i, e, wymaga odpowiedniej, dłuższej pielęgnacji. Te wszystkie rodzaje liftingu, o których mówiłem w tej chwili, jest to bardzo skrótowo powiedziane, są wykonywane w Timeless i zapraszam, na, zawsze na, po konsultacji możemy określić, jakie są potrzeby, jakie, jakie są możliwości, co w zasadzie powinno być wykonywane. Dlatego, że lifting jest operacją, którą należy wykonać. Właściwie rasa dobrze, bądź w odpowiednim wieku dla, dla, dla siebie, tak aby można było jeszcze w przyszłości skorzystać z dobrodziejstwa tych mniej, mniej ekspansywnych operacji, tak aby uniknąć, uniknąć efektu wypłaszczonej twarzy. Zapraszam na konsultacje do Timeless. Sprawdźcie, Panie, jak wyglądają efekty na naszych kanałach, a będzie możliwość spowodnej rozmowy. Wizualizacji efektu i przygotowania do dalszych działań.